Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No gdzie jest największy bandytyzm? No tam, gdzie są pieniądze. A gdzie są pieniądze? No w budżecie państwa. Budżetówka, no to jest ogólnie jedno wielkie niewolnictwo podatnika. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. Przepraszam, że długi czas nie nadawałem, najróżniejsze rzeczy się działy, nic w sumie poważnego, troszeczkę wakacji, troszeczkę odpoczynku. Tutaj to na mojej szyi, no to miałem małą, żadne złośliwe sprawy, także nie przejmujcie się, także zdrowia dla normalnych. No pieniądze, budżetówka, pieniądze, także polityka przyciąga pieniądze przyciąga politykę. No i w Ameryce teraz, gdzie się wysysa pieniądze, no pieniądze się zawsze wysysa z rządu, ale teraz się wysysa pieniądze z wojska. Z wojska poligon był taki Legion. No i tam były jakieś różne chemikalia, nie chemikalia. No i teraz są miliardy do wzięcia przez prawników. No jakich prawników? No prawników komunistycznych, którzy mają kolesi w Kongresie Amerykańskim. No i doprowadzili do tego, że w zasadzie nie ma żadnych ograniczeń. Są gorsze ograniczenia na tyle, ile prawnik może zabrać weteranowi wojskowemu. Jak ktoś ogląda amerykańską telewizję, no czy w Europie, czy gdzieś, no to ja nie wiem, czy widzą ogłoszenia, no ale w Ameryce jest bardzo dużo ogłoszeń właśnie takich prawników. To jest cała fala, cała lawina tych ogłoszeń prawników, no bo prawnicy mogą się właśnie ogłaszać. No i tam mówią, że będą reprezentowali żołnierzy w sprawie w północnej Karolinie, właśnie ten poligon Legion. No a co tam się dzieje w tym Legion? No były tam poligony jak zwykle, ale skąd się wzięło pieniądze, jak to komuniści, demokraci po prostu znaleźli następną metodę wysysania pieniędzy z podatników. No i ustanowili to, że nie ma ograniczeń, czy są nowe wyższe, niższe w zasadzie progi, no większe procenty, można powiedzieć, zysków dla prawników. W sierpniu prezydent Biden, on podpisał ten Pact Act. No to najróżniejsze, tam jest 700-800 miliardów rozdawnictwo pieniędzy, no ale częścią w tym wszystkim, no to było właśnie to, jak traktować tych weteranów, którzy tam nie tyle, że byli wyeksponowani do tego wszystkiego, no bo nie wszyscy byli wyeksponowani, tyle tylko, że mieszkali na poligonie od 1953 roku do 1987. No i nie tylko żołnierze, no bo żołnierzy przypuszczalnie tam już mało jest od 1953 roku, ale ich rodziny, czyli dzieci, wnukowie i prawnikowie. No i to cały ten, ta ustawa usunęła możliwość tego, że rząd może się bronić przed oskarżeniami, no i w zasadzie zaprosił oskarżenia prywatnych prawników, żeby oskarżali rząd federalny i żeby rząd federalny płacił. Rząd federalny zaczął szykować pieniądze. Tyle tylko, że problem jest, ile ci żołnierze mają dostawać tych pieniędzy, bo to zawsze by się wydawało, że muszą być jakieś tam proporcje. Przepraszam. Także to nie był przypadek. Komuniści po prostu są przy żłobie, no ale to wszystko kontrolują tymi pieniędzmi podatników. Inaczej nie ma, tak? W Polsce to rozdawali dacze, rozdawali talony i to jakoś inaczej szło. W Ameryce w 2012 roku prezydent Obama postawił ustawy takie, które
właśnie między innymi ten poligon, potężny poligon w północnej Karolinie, że będą dostawali odszkodowania, jeżeli mogli w sumie być świadkami tych zanieczyszczeń. Nie musieli mieć skutków, ale mogli tam być. No i teraz dwupartyjna, czyli komunistyczna demokratów i konserwatywna republikanów, oni razem się złożyli i te wszystkie techniczne sprawy niby dopracowali, no ale to się okazuje, że to jak zwykle wszystko zostało spierniczone i podatnicy znowu będą płacili. W 2021 roku jeden z komunistów, demokratów, Matt Cartwright, no to on zrobił taką ustawę, no i podpisało go 163 osoby, czyli między innymi też musieli podpisywać republikanie. No i w tym czasie, no to było to tak, że można było łatwiej skarżyć, no ale tam była 20%. 20% to było 1/5 tylko to, co prawnicy mogli wyrwać z tego, co ten 80% musiało wracać do żołnierzy. No jeżeli to by się rząd uzgodnił z żołnierzami reprezentowanymi przez prawników poza sądem. A jeżeli ta sprawa szła do sądu, no to było bardziej skomplikowane, no to prawnicy wtedy mogli wziąć tylko 1/4, czyli 25%. To jest mniej więcej to samo, co na poziomie federalnym wszędzie tak jest. Jeżeli ktoś jakoś skarży, no to nie można z sądu, prawnicy nie mogą mieć więcej forsy właśnie niż 20-25%. To taka standardowa. No to też sporo, tak? To jedna piąta, jedna czwarta. W 2021 roku jednak dołączyli, paru republikanów się dołączyło do tego. No i w sumie demokraci wyrolowali ich, no bo tam w sumie nic nie było rozpiski na temat ograniczenia. Także w sumie później było pełne lobby prawników, no i oni znieśli te 20-25%. No i cała ta ustawa później wsunięta była w ten pakt, czyli wszystkie te antyinflacyjne i tak dalej, te rozdawnictwo covidowe i tak dalej, i tak dalej. No i Biden to wszystko podpisał i to zniknęło, tam żadnej debaty nie było. Ministerstwo Sprawiedliwości walczyło z administracją Bidena, mówi, no nie, to tak nie może być, żeby tam pieniądze były zabierane. Tam chcieli zrobić, żeby było tylko wypełnienie papierów, żeby było tylko 2%, żeby mogli brać, no i 10%, jeżeli dochodziłoby do jakichś tam innych rozpraw. No bo w zasadzie to cała ustawka to była taka, że zgłaszają się ludzie, no i mówią, że byli tam i mają dostawać. W marynarce już na dzień dzisiejszy ludzie, byli żołnierze albo rodziny, no w zasadzie to większość rodzin, 20 tysięcy tych przypadków jest. No i każdy przypadek to jest minimum 10 milionów. Także że w sumie to jest 200 miliardów dolarów już samej marynarki wojennej, no ale wygląda na to, że w ogóle może w marynarce będzie około 100 tysięcy przypadków, a nie 20. Także to już jest, powiedzmy, no, gdzieś setki miliardów dolarów. No i ta manipulacja demokratów spowodowała to, że to będzie znowu następny przelew pieniędzy podatnika do prawników demokratów.
tak, socjaliści, demokraci, te wszystkie te lobby, te wszystkie biura prawnicze będą dostawały ciężkie pieniądze. No cała ta komisja, czy odpowiedzialna biuro odpowiedzialne za budżet, no to powiedziała, że ten na ten poligon Lijun, no to tam będzie 6 miliardów dolarów, no ale teraz już sama marynarka będzie chciała 200 milionów, a jak będzie 100 tysięcy przypadków, no to będzie 5 razy więcej, czyli 1 200 000 000 000. Także to się wszystko to się po prostu wzrasta. No forse kradną na naszych oczach. No te sprawy, no to mówią, że to wszystko będzie przesunięte, no bo te ubezpieczenia medyczne, te wojskowe i tak dalej, no to tu nie będzie zapłacone, to tam będzie zapłacone, no ale tam wszystko teraz się okazuje, że ci prawnicy obciążają weteranów 40%, biorą 40% za wypełnianie, za tak dalej, tak dalej. No i syfon, cały taki syfon wysysa to wszystko pieniądze, no bo skąd to idzie? No pieniądze to idą z podatnika, no. Także komuniści mówią, trzeba płacić, a później podatnik płaci, tak? Ci komuniści w kongresie nie pracują, no ale kolesie zarabiają. No i robią bardzo mało roboty. Cała ta ustawa na temat tego poligonu w Lejeune, no to było to, że rząd nie będzie się bronił. Rząd się nie będzie bronił, tam przychodzą, mówią, okej, tu są jakieś takie szkody. No i teraz to w zasadzie to cały ten ustawa kongresu, no to zrobiła to, że w zasadzie nie trzeba udowadniać, szkody wyrządzonej tym żołnierzom, czy później jakimś rodzinom, tyle tylko, że mogłaby być tam szkoda. No to już w ogóle jest jakiś debilowaty słownictwo prawne, no ale to wtedy no jest jak płacić. Ciągle ważne jest to, że te federalne przepisy z dobrego powodu robiły ograniczenie 20% i 25%, a teraz to 0,4 idą do prawnika, a 0,6 idą tylko do tych ludzi. No jak oni tam dostaną 10 milionów, no to w zasadzie prawnik dostaje 4 miliony, a każdy żołnierz czy rodzina, która powie, że tam mogła być poszkodowana, dostaje 6 milionów. Z Alaski jeden z senatorów, no to właśnie powiedział, że to w ogóle jest jeden wielki idiotyzm. No i powiedział, że to musi być zmienione do 2% za wypełnienie papieru i 10% może, jak dostaną tego wszystkiego. No, weterani, wszystkie te stowarzyszenia weteranów, Legion Amerykański i tak dalej, no to właśnie powiedzieli, że to jest faktycznie wypada, żeby żołnierze dostawali 10% albo 88%, a nie 60%, no, ale to się wszystko rozmyło. Dużo tych prawników w kongresie, no to właśnie oni biorą pieniądze z tego, żyją. Bandyci polityczni żyją z bandytyzmu finansowego. No i jeden senator Dick Durbin, to jest następny komunista, no to on jest właśnie prawnikiem i on powiedział, że trzeba płacić prawnikom, no bo jak się nie będzie płaciło prawnikom, to nie będzie dobrych prawników a każdy żołnierz przysługuje mu prawo do tego, żeby miał dobrego prawnika. A dobrego prawnika, no to ma wtedy, jeżeli odda 40, to jest skandal. To jest skandal, to jest bandytyzm na naszych oczach, to jest po prostu oszukaństwo. Cały ta ustawa, pakt, no to było 700 miliardów dolarów, to teraz i tam sekretnie to wszystko powkładali. No i
Demokraci właśnie szczuli republikanów, żeby republikanie podskoczyli, powiedzieli, że nie chcą czegoś robić dla weteranów. No bo to znowu, to jest szczucie, tak? To jest komunistyczne szczucie jednych przeciwko drugim. Jak nawet republikanie mówili, że to jest coś bez sensu, że po prostu forse to nie będą mieli weterani i byli żołnierze, tylko prawnicy, no to komuniści właśnie ich wyśmiewali. Rząd, partia republikanów, partia konserwatystów wiedziała, że coś takiego nadchodzi, ale mimo wszystko 34 debili z partii republikańskiej, z partii konserwatywnej podpisała ten pakt 700 miliardów, cały ten antyinflacyjny, no cała inflacja się zrobiła przez Bidena, bo zaczął rozdawać tryliony pieniędzy, inflacja się zaczęła przez to, że zaczął płacić ludziom, żeby nie pracowali. No a cała ustawa była wciągnięta pod konto tej wielkiej ustawy. No i prawnicy wyrwą ciężkie pieniądze, podatnicy znowu zapłacą. Ci żołnierze też zapłacą, bo mogliby dostać więcej niż dostaną. No i to jest oszukaństwo. To jest jedno wielkie hochsztaplerstwo, to jest wielka jedna sitwa, która kradnie na lewo i na prawo. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. Dziękuję za oglądanie, dziękuję za waszą lojalność. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Oglądajcie, gdzie jesteście, gdzie możecie, ale głosujcie. Głosujcie na normalnych. Głosujcie na ludzi, którzy nie dadzą się oszukać. Głosujcie na tych, którzy nie dadzą oszukać innych. Przekaz dla komunistów, co głosowali na Bidena. No widzicie, cokolwiek się nie popatrzy, no to jest jeden wielki komunistyczny bandytyzm. Zdrowia dla normalnych.